Urząd Miasta Puławy oraz Zarząd Dróg Miejskich zorganizowały wspólnie w poniedziałek spotkanie podsumowujące kampanię edukacyjną dotyczącą formy ochrony przyrody w Puławach. Podczas uroczystości odbywającej się w sali pompejańskiej Starostwa Powiatowego zaprezentowane zostały broszury przedstawiające puławską przyrodę oraz podsumowano konkurs Zielone Serce Miasta, w którym wzięły udział szkoły średnie z Puław oraz terenu powiatu. Ponadto przedstawiciele placówek oświatowych odebrali plansze edukacyjne i kalendarze prezentujące walory przyrodnicze naszych okolic. Ciekawym punktem był również wykład profesora Antoniego Marka Kosmali, wykładowcy pracującego na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie pod tytułem Przyroda w mieście, dar i obowiązek, podczas którego omówione były różne aspekty zieleni spotykanej w miastach.